Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na film, który będzie trochę przeciwieństwem postanowień noworocznych. Nie mam zbyt dużo, nie mam postanowień noworocznych w sumie. Lata temu się pisało na karteczce, w kajecikach, postanowienia noworoczne. Mnie się to nigdy nie sprawdzało, to jak podobno 90% ponad osób na całym świecie. A dzisiaj chciałabym pogadać o rzeczach łatwiejszych niż postanowienia noworoczne, tylko że, czyli rzeczy, których nigdy nie zrobię. Nigdy się na to nie zdecyduję. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie? Czy będziecie się zgadzać z moim wyborem, na co się nigdy nie zdecyduję? A może wręcz przeciwnie, na to, na co się nigdy nie zdecyduję, może wy byście bardzo chcieli, albo już to zrobiliście. Także weźcie sobie coś do picia, mam oczywiście swoją wodę i zapraszam was do oglądania. Jestem taka trochę nieogarnięta, po prostu siadłam i chciałam to nagrać, ale właśnie przy ostatnim niedzielnym live'ie wspomniałam o tym, że chciałabym ten film nagrać. I słuchajcie, tak naprawdę zainspirował mnie do tego filmu jeden TikTok, który już widziałam parę miesięcy temu, jak nie w zeszłym roku. I te TikToki mi się raz na jakiś czas pojawiają. A mowa tutaj o operacji, o zabiegu zmiany koloru oczu. Także ja tutaj mam moje notateczki. Będę się nimi kierować. Także słuchajcie, jest coś takiego, nie jest to popularne w Europie, moim zdaniem bardzo dobrze, aczkolwiek może ta moda przyjdzie do Europy. Zmiana koloru oczu, najczęściej widzę właśnie, nie wiem czy to są kraje arabskie, wiem, że w Turcji to wykonują, w Indiach, nie wiem czy w Dubaju również, no ale gdzieś w tamtych rejonach. I chodzi o to, że wrzucę wam filmik, wsiadacie właśnie przed taką maszyną i chyba laserem, czymś możecie zmienić kolor oczu. Powiem wam szczerze, że nigdy w życiu bym się na to nie zdecydowała. Mamy 2024 i w ogóle mamy super soczewki przede wszystkim, którymi uważam, że można sobie coś takiego zafundować i zmieniać ten kolor oczu bez żadnych skutków ubocznych, codziennie, co tydzień, co miesiąc. A taka permanentna zmiana, która jest dość nowym wynalazkiem, która ma dużo skutków ubocznych, która może grozić ślepotą, uważam, że to jest głupota robić coś takiego. Ja nie jestem przeciwnikiem operacji plastycznych, już to nieraz mówiłam. Sama myślę, że w przyszłości może sobie jakiś lifting strzelę, jak będę starsza, albo tutaj korektę powiek, jak mi zaczną opadać. Nie wykluczam tego, ale nadal to jest bardzo ryzykowne i prawdopodobnie tego nie zrobię, ale wiecie. Po pierwsze, to jest moja opinia i każdemu się podoba co innego, ale uważam, że ci ludzie wyglądają po tych zmianach dziwnie. Uważam, że zwłaszcza to są takie bardzo błękitne oczy, z bardzo ciemnych na bardzo błękitne oczy, to wygląda dziwnie, to wygląda tak jakby robotycznie, to trochę wygląda, no nie wiem czy jak zombie, ale wygląda to bardzo dziwnie, bałabym się takiej osoby, jakbym ją zobaczyła. Jeszcze może rozumiem, gdyby to było kilka, nie wiem, może kilka odcieni koloru, które my już mamy. Ogólnie cały zamysł zmiany koloru oczu uważam, że jest głupi i bardzo niebezpieczny, bo oczywiście komplikacje mogą być takie, że można stracić wzrok. I powiem wam, że ja jestem wyczulona bardzo, jeżeli chodzi o wzrok, przez to, że Mati ma problemy z oczami, ma chorobę genetyczną i ja bym oddała wszystko, żeby on mógł widzieć i on by oddał wszystko. Jak ja właśnie widzę takich ludzi, którzy chcą sobie zmienić kolor oczu, no to nie rozumiem tego. Także to jest coś, czego bym nigdy w życiu nie zrobiła i tego nigdy nie zrozumiem. Jeżeli chodzi jeszcze o oczy, to nigdy bym też nie wytatuowała oczu. Znowu, sorry, uważam, że to jest głupota. Tatuowanie oczu bardzo niebezpieczne. Też prowadzi to do ślepoty. Mało kto, tak to się mówi? Mało kto w ogóle zgadza się na tatuowanie gałek ocznych. No i ja się nie dziwię, bo to jest straszne. Uważam, że powinno być to nielegalne. Jeżeli chodzi ogólnie o właśnie tatuowanie, to też nie jestem przeciwna tatuażom. Podobają mi się bardzo tatuaże na kimś, ale na sobie nie. Na pewno bym też nigdy nie wytatuowała sobie nic na twarzy i myślę, że nigdy nie wytatuowałabym nic na szyi i nic
w miejscu, gdzie sama go będę, gdzie sama cały czas to będę widzieć. Podobają mi się tatuaże na kimś, bardzo mi się podobają tatuaże, ale po prostu czuję, to do mnie nie pasuje. I ja jestem też taką osobą, której się szybko nudzą rzeczy. Także widzicie, ja paznokcie muszę mieć nude, bo jak ja mam jakieś kolorowe albo miałabym wzorki, to ja dwa dni i ja już nie mogę na to patrzeć. Także ja sobie wyobrażam, że gdybym miała tatuaż gdzieś na ręce, chociaż byłby fajny, ale gdybym na niego cały czas patrzyła, to ja bym go nie mogła znieść. Ale to już nie jest takie ekstremalne. Na pewno nigdy bym nie zrobiła tatuażu oczu i nigdy nie zrobiłabym tatuażu tutaj w okolicy twarzy. Nigdy, 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 nigdy. Jeżeli coś takiego zrobię, no to... musicie mi to wypomnieć, ale raczej to się nie stanie. Kolejna rzecz, której bym nie zrobiła, będzie to coś z medycyny estetycznej i będą to nici. Nigdy nie zrobiłabym nici. Ogólnie bardzo, nie wiem czy ten zabieg, który mam tutaj wrzucę, to też są nici, ale ten zabieg byłby dość popularny parę lat temu, teraz już nie. Przede wszystkim to nie jest zabieg dla młodych osób, a dużo dziewczyn tak na siłę chce się właśnie tutaj popodnosić, poprawić owal, poprawić kontur. Z tego co wiem, z tego co słyszałam od osób, które się tym zajmują, dużo osób ogólnie zrezygnowało z tego, ale też mówią, że to nie są takie rezultaty bardzo trwałe, że te nici dość szybko, nie wiem czy się rozpuszczają, ale dość szybko tracą swój efekt i po 3 miesiącach nie ma żadnego efektu, także są to powiedzmy pieniądze wyrzucone w błoto. Na pewno takie nici sprawdzą się osobom starszym, na pewno nie młodym osobom, ale właśnie subskrybuję taki bardzo fajny kanał kilku chirurgów plastycznych w Ameryce. Na YouTubie jeden z nich to jest dr Gary Linkow, bardzo fajny. On jest łysy, może go kojarzycie, okulary nosi i właśnie komentuje, jakie zabiegi mieli celebryci, opowiada ogólnie o różnych zabiegach. No i chyba on właśnie mówił, że nic nigdy nie zastąpią liftingu, że jak już coś, to lepiej właśnie poczekać do tej 60-tki, czy tam 70-tki, czy 50-tki i zrobić sobie lifting, niż robić sobie te nici. Natomiast też no, mówił o tym, że też jest dużo młodych dziewczyn, które robią lifting w wieku 20 lat. On na przykład nie robi, odmawia, ale są tacy lekarze. A lifting chyba w ciągu życia można robić 2 albo 3 razy, bo tutaj chodzi o blizny. Więc zaczynając w tak młodym wieku, no to może się źle skończyć. Także kurczę, powiem wam, że z jednej strony jest moda na naturalność, ale z drugiej strony te operacje plastyczne naprawdę są nadal bardzo popularne. Także to jest coś, czego bym na pewno nie zrobiła. Tutaj mam makijaż permanentny, ale konkretnie kreski. Ja mam fazy, wy wiecie, że ja mam fazy. Raz sobie myślę, że zrobię, tak na przykład ostatnio też mówiłam wam na live, że znalazłam super dziewczynę, która robi brwi. Ona chyba robi w Krakowie, w Manchesterze i chyba gdzieś w Miami, bo ona jeździ do różnych na różne lokalizacje. I widziałam właśnie osoby na żywo wygojone i te brwi mi się bardzo podobały. Ale ja mam złe wspomnienia z moich brwi i raczej sobie ich nie zrobię, ale może kiedyś się zdecyduję właśnie iść do niej. Ale tutaj akurat nie chodzi mi o brwi, tylko powieki. Nie widziałam ani jednej osoby, która ładnie by wyglądała z tymi kreskami na powiekach, bo to zawsze ludzie robią makijaż permanentny, żeby się nie malować. Ja pamiętam, nawet jak miałam brwi, to i tak musiałam je malować. Więc podejrzewam, że jak się ma kreskę na powiece, ona też po pewnym czasie blaknie, więc też trzeba ją malować albo poprawiać. Widziałam, że te kreski na oczach wybijają na takie zielonkawe, szare odcienie. Nie wygląda to ładnie, moim zdaniem. I chociaż ja prawie codziennie robię kreskę, jak się maluję, no nie prawie codziennie, ale za każdym razem jak się maluję, robię kreskę, to jednak nie zdecydowałabym się na kreskę permanentną. Nawet jeżeli to miała być najpiękniejsza kreska, to jeżeli to mi się znudzi, to już nie jest tak łatwo usunąć, jak na przykład brwi. Usta też mi się podobają permanentne, ale chyba też bym się nie zdecydowała. Dlatego, że jak rozmawiałam z panem, który usuwał moje brwi, mówię, o no to jak to jest z powiekami, on mówi, że żeby usunąć makijaż permanentny, nie wiem jak jest w Polsce, ale przynajmniej jest w Wielkiej Brytanii tak, że tylko chirurg może usunąć laserem kreskę permanentną, czy tam makijaż permanentny powiek. Dlatego, że wtedy muszą być wsadzone metalowe soczewki. Jak ja to zobaczyłam, może też wam tutaj wrzucę zdjęcie, jak to wygląda. Muszą być wsadzone metalowe soczewki i wtedy to się usuwa, bo to jest tak delikatny rejon oka, że ten laser mógłby po prostu uszkodzić wzrok. Także jak to zobaczyłam, to mi totalnie przeszła już chęć na permanentne kreski, ale nie powiem, parę lat temu, jak ten makijaż permanentny był taki modny, no to przez myśl mi to przeszło,
ale cieszę się, że tego nie zrobiłam. Kolejna rzecz to będzie turkey teeth, czyli tureckie zęby. Ogólnie, jeżeli miałabym się zdecydować na jakąś operację plastyczną, to raczej nie pojechałabym do Turcji. Wiem, że to jest bardzo popularne i ja wiem, że też w Turcji są super chirurdzy i naprawdę się znają i są takie zabiegi, na które do Turcji warto jechać, powiedzmy. Ale jeżeli chodzi na przykład o komplikacje, zawsze jest jakaś komplikacja. Nie, ja się za dużo naczytałam tych historii jak z horroru. No ale tutaj akurat mówię o tych zębach. I tu nawet nie chodzi o to, że te zęby są konkretnie z Turcji, ale to są takie zęby bardzo białe. Zęby, niektórzy na to mówią klawisze, niektórzy na to mówią zęby jak toaleta, bo są takie białe. I to są chyba korony. Czyli wasz naturalny ząb jest bardzo mocno spiłowany i na to są nałożone korony, duże, nowe, śnieżno-białe zęby. Jeżeli ktoś lubi taki efekt śnieżno-białych zębów, bo wiadomo, gust to jedno, to okej, ale tutaj chodzi o tą metodę. Właśnie bardzo dużo dentystów wypowiada się na temat tego, że właśnie tak ogromna zmiana jest bardzo traumatyczna dla zębów. W sensie, jeżeli się je tak mocno spiłuje do takich malutkich kikutów i na to się nałoży zęby, to bardzo często później są problemy z zębami, trzeba je leczyć kanałowo. Widziałam takiego chłopaka, który pojechał do Turcji i jemu zrobili kanałowe wszystkich zębów, zanim mu te tureckie zęby nałożyli. Także znowuż, korona to jest taka ostateczność, kiedy tego zęba, no wiecie, trzeba jakoś uratować. I jeżeli mamy swoje zęby, które są zdrowymi zębami, to takie tureckie zęby, będę na to mówić, tureckie zęby, czyli te korony nałożone wszędzie, tak? No to nie jest najlepsza opcja, bo szkoda po prostu zębów, bo potem jest bardzo często problem. Właśnie, że one się bardzo psują, że trzeba później je leczyć. Właśnie widziałam tego dziewczynę z Anglii, która zrobiła te zęby i zaczęły się strasznie psuć. Nie wiem, czy jej coś koniec końców nie była sparaliżowana, bo były źle zrobione i robiła zbiórki, żeby tutaj leczyć, bo koszty leczenia i poprawiania to było ponad 20 tysięcy funtów już tutaj, a tamta firma turecka, klinika umyła ręce. Także naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym. Ja widzę właśnie, jak dziewczyny mają piękne zęby, wystarczyłoby je na przykład tylko wybielić, albo nadbudować bondingiem, albo nałożyć aparat, a oni właśnie w tej Turcji no wszystko piłują, no i nakładają te korony chyba, tak? Więc to jest coś, czego bym nie zrobiła. Ja sama mam zęby poprawione i to była najlepsza decyzja w moim życiu, ale ja mam tylko dwa zęby, dlatego że ja miałam, jak byłam mała, to dwójkę miałam małe, i zawsze to był mój kompleks i w gimnazjum chyba właśnie w Polsce zrobiłam ten bonding, on mi się trzymał 8 lat bardzo dobrze, ale potem właśnie zaczęły mi się łamać te zęby, te dwójki, no i w końcu trafiłam na dobrego dentystę tutaj, takiego dentysty estetycznego, który powiedział, że no one mi się tu kruszą, bo mam starte jedynki i nacisk mojej szczęki idzie na te dwójki, dlatego one mi się tam właśnie kruszyły, więc to co on zrobił, to zrobił mi te dwójki. I o pół mililitra, nawet nie wiem, czy o pół milimetra, czy o odrobineczkę mi jedynkę wydłużył, żeby mi się właśnie te zęby, te dwójki nie łamały. Także moje zęby wyglądają bardzo naturalnie, w ogóle nie są wybielane. Ogólnie do bondingu powinno się wybielać zęby. On mi też proponował wybielanie i później bonding, ale ja powiedziałam, że nie chcę. Że ja lubię swój kolor zębów i udało mu się dobrać, bo bardzo trudno jest podobno dobrać kolor zębów do naturalnych. Także ja wiem, że jakbym na przykład, przez to, że to były tylko dwa bondingi tak naprawdę, to jakbym ja rozjaśniła zęby i zrobiła ten bonding pod te białe zęby, to one by potem żółkły, by musiała, wiecie, cały czas je wybielać. A tak to ja jestem zadowolona, nie muszę mieć śnieżno-białych zębów, mi się nawet nie podobają. Uważam, że mam ładne zęby, zdrowe zęby. Natomiast jak byłam na konsultacji u innego dentysty o bonding, to on mi powiedział, że muszę zrobić co najmniej 10 zębów, że górę 10 zębów, a ja mówię, że chciałam tylko te dwa, bo tylko te dwa są mniejsze i po prostu chciałabym je powiększyć. Nie, trzeba zrobić 10. Ja byłam w totalnym szoku, a ja mówię, ale po co 10? On mówi, żeby powiększyć uśmiech.
Mi się podoba mój uśmiech. Ja nie chcę mieć też takich bardzo dużych zębów. Mnie się podobają te. Prawie mnie nie namówił, ale wtedy to on mi chyba zaśpiewał chyba 10 tysięcy funtów za to. Nie pamiętam już, ale w ogóle mówię, a że sobie mogę spłacać. Ale mówię, o nie, ja nie potrzebuję 10 zębów. No i na szczęście znalazłam doktora Jacka, to już wiecie, bo już wam kiedyś wspominałam. No i on się zgodził właśnie na te 2 zęby, żeby mi dorobić, chociaż mówił, że nie jest to łatwe, dlatego że łatwiej jest zrobić 10 zębów, bo możecie tam użyć 2-3 kolorów, a jeżeli chcecie dopasować na przykład 1-2 zęby do waszej reszty, no to już tych kolorów trzeba użyć 5-6, bo też jest ważne, gdzie idziecie, bo właśnie mój dentysta, jak robił mi bonding, on go robił ręcznie. Sam lepił tego zęba. Natomiast dużo dentystów robi wam odlew, wysyła to do laboratorium i te zęby są jakby drukowane, produkowane i po prostu działa. Nakładają te zęby. Natomiast właśnie ten doktor, który robił mi zęby, on niczego nie zamawiał, tylko on sam wszystko ręcznie robił i te zęby są moim zdaniem bardziej naturalne. No ale co kto lubi? Niektórzy lubią takie duże, białe zęby. Także tego bym nie zrobiła, tych tureckich zębów. Później mamy, dobra, to jest znowu coś głupiego, ala zmiana koloru oczu. Słuchajcie, skracanie palców? Skrócenie palca i operacja kciuka. I ogólnie albo wydłużanie kości. Są ludzie, którzy chcą być wyżsi i po prostu za wszelką cenę sobie chcą rozciągnąć kończyny. I ja miałam taką sąsiadkę, która była chora, była niepełnosprawna i właśnie była bardzo niska i ona przechodziła właśnie operację rozciągania tych kości i z tego, co właśnie opowiadała jej mama, no to, że to jest tortura, że to jest straszny ból. Natomiast jeżeli są to ludzie, którzy właśnie, wiecie, mają 1,80 m, a chcą mieć 1,85 m i oni sobie będą te kości rozciągać. No uważam, że to jest straszne i widziałam też, że ludzie sobie na przykład, Mati mi o tym mówił, że operują sobie kciuka, nie wiem, czy wydłużają, czy skracają, żeby mi się wygodniej pisało na telefonie. Rozumiecie? Albo sobie na przykład skracają palce. Ale to bym jeszcze zrozumiała, bo jeżeli ktoś ma na przykład bardzo duży kompleks swoich stóp i czasem jest tak, że ktoś może mieć drugiego palca stóp dużo dłuższego od pierwszego, no to tego drugiego palca można sobie skrócić. Ale uważam nadal, że to jest już trochę przesada. Ale myślę, że to rozciąganie jest dużo głupsze. Bo rzeczywiście jak ktoś ma dłuższego tego drugiego palca u stopy, to może mu to przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Już nawet może nie chodzi o kwestie estetyczne, nie wiem. Ja mam normalnej długości tego drugiego palca, ale jak macie, to możecie dać znać, bo wiem, że to jest dość powszednia rzecz. I czy zdecydowalibyście się właśnie na skrócenie tego palca? Kolejna rzecz to będzie coś, za co musicie mnie pilnować, ale raczej to się nie wydarzy. Farbowanie na platynę, czarną albo szaro. Nigdy tego nie zrobię, a kiedyś chciałam. Wiecie, jaka ja jestem, że mi się coś tam zmieni. Coś w tym mojej mózgownicy bzdręknie i ja się obudzę, powiem, że chcę blond. No ale nauczyłam się na swoich błędach i wiem, że po prostu nigdy nie będę wyglądać dobrze w platynie ani w czerni. Także to są rzeczy, które na pewno nie zrobię, a jak to zrobię, to proszę wyślijcie mi ten film. Pokażę wam teraz zdjęcie z kadr z filmu z Sarą, który nagrałyśmy 4 lata temu, ona mi tam nałożyła platynową perułę, a i tak tam miałam kilo szpachli, bo ona mnie wtedy mocno pomalowała. Ale no nie wyglądało to moim zdaniem dobrze, ale i tak byłam pomalowana ładnie, więc to inaczej, i tak na żywo to w ogóle byłaby tragedia. I słuchajcie, kolejna rzecz, której bym nigdy nie zrobiła, to bym nie poszła na roller coaster, nie skoczyłabym na bungee. W ogóle ja jak to widzę na social mediach, jak ktoś idzie na roller coasterze, ja się cała poce. Nawet jak mi ktoś jakaś Energy Landler kiedyś do mnie pisała, czy bym nie chciała przyjść, za żadne skarby, za żadne pieniądze, ja się tak strasznie boję wysokości. Nie. Nie ma cholery. Sara mnie kiedyś wkopała, bo byłyśmy na P. Louise na evencie i tam był nie taki roller coaster, ale taka jakby właśnie karuzela, która tak chwiała jak młot. Ja miałam torebkę Basic B. Ja myślałam, że to będzie tak, gdzieś trochę pobuja, a się okazało, że to zapierdala na maksa. Ja miałam tą torbę z łańcuchem i ja ją tak przodem niosłam.
i tak jakby jak oni założyli tu rurę a la pas bezpieczeństwa, to ta torebka mnie tak strasznie ścisnęła i nie mogłam oddychać. Ja zaczęłam krzyczeć, mówię, halo, halo, zatrzymajcie to, zatrzymajcie to. W ostatniej sekundzie, zanim zaczęli, to podszedł gość i ja mówię, muszę chociaż tą torebkę ściągnąć. Także ściągnęłam, bo to mi się nie zapięło do końca, więc ja bym umarła wtedy. Przysięgam, ja bym wtedy umarła. Tak się tam darłam, myślałam, że ją zabiję, że mnie na to wsadziła. Ale przeżyłam i miałam taką traumę i ja już nigdy, nie... Jak na przykład fokusowana mówi, chodźmy na te koniki, no to ja już wiecie się częsę. No ale już byłam na tych konikach, to wiem, że to nie jest nic strasznego. Nigdy bym nie poszła do żadnej Energy Landy, chyba że kogoś nagrać. Nigdy bym nie skoczyła na bungee. Nie ma takiej opcji. Skok na bungee lot balotem, nic takiego mnie nie interesuje. Wejść na Mount Everest to jest wielu ludzi marzenie. Jest spełnione. Never. Nigdy w życiu nie poszłabym na Mount Everest. Skończyła mi się bateria, musiałam przełożyć, ale nigdy w życiu nie pójdę na Mount Everest, bo nie chcę zostać szlakiem. Wiecie jak tam jest, jak się idzie przez Mount Everest, w sensie się spina na Mount Everest, to tam jest zielony kask na przykład, leży ktoś, kto ileś lat temu tam umarł i to jest jakaś oznaka, o jesteśmy na tym punkcie. Tutaj leży jakaś różowa czapka, to jest kolejny znak. Nie chcę zostać żadnym szlakiem, w ogóle mnie to nie interesuje. Żadne Tatry, nie jestem zbyt górska, powiem wam, bardzo mnie to przeraża. Mount Everest, gdyby ktoś mi powiedział, dam ci milion dolarów, wejdź na Mount Everest, to w ogóle nie jest takie proste, to nie jest tak, że zakładacie plecak i idziecie, do tego trzeba się przygotowywać miesiącami, jak nie latami, ludzie się całe życie przygotowują. Nie, jakby ktoś mi powiedział miliard, nie idę. Nie ma, nawet nie próbuję, słuchajcie, nienawidzę. Kolejna, już ostatnia rzecz, która jest też już związana z takimi rzeczami, o których wiele ludzi marzy, lot w kosmos. Nigdy, nienawidzę, boję się kosmosu, strasznie się boję. I jakby ktoś powiedział, czy chciałabyś jechać w kosmos na wycieczkę? Nie. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, chociaż podejrzewam, że w kosmosie może być bardziej bezpiecznie niż tu na Ziemi. Nie ma takiej opcji. Czytam też lot balonem. Nie ma takiej opcji. Ja strasznie nie lubię latać, nienawidzę samolotu. Wolę pociągiem, wolę samochodem, choćbym miała jechać dużo dłużej. Ale lot w kosmos i większość z was powie, o Boże, to bym chciała w kosmos polecieć, ale byłoby super. To, ale co? Po co wchodzić na Mount Everest? Po co wchodzić na Mount Everest? Chcesz sobie pochodzić? Idź do parku. Nie wiem, słuchajcie. Nie. Aż mam ciary, tak mi przeszły. Także nigdy bym z Jeffem Bezosem nie pojechała. Nigdy bym też się nie zanurzyła i bym nie chciała, nurkować tak jak Ocean Gate, który implodował, żeby sobie sprawdzić, co tam pod wodą jest. Woda chyba jest bardziej przerażająca niż kosmos w sumie. Nie wiem. Ale żadne z takich rzeczy mi... Ja mam proste życie. Chcesz mnie gdzieś zabrać na randkę, jak jesteś, jakby ktoś był miliarderem, albo nie wiem, Maty jakby mi powiedział, chodź, idziemy do kosmosu, bym... Nie ma szans. Nie ma szans. Nigdzie nie jadę. Ja sobie mogę gdzieś do miasta jakiegoś pozwiedzać fajne. Mogę iść w jakieś góry, ale nie takie wysokie, tylko coś bardziej takiego, wiecie. Penny Fan na przykład, jak jest w Walii. Ewentualnie Snowdon. Jakiś tam może Giewont. Chociaż nie byłam. Trzy korony byłam, ale żadne rysy. Co ty? Nie, to nie ma sensu. No, także to były moje wszystkie rzeczy, które bym nigdy nie zrobiła, a jak zrobię, no to nie wiem, co by mi musiało odbić. Dajcie znać, czy zgadzacie się ze mną, czy są tutaj rzeczy, których również byście nie zrobili, czy wręcz przeciwnie, bardzo byście chcieli na przykład zmienić kolor oczu tym laserem, albo bardzo byście chcieli lecieć w kosmos. Albo sobie ponurkować gdzieś w niebezpiecznym pojeździe, który jest kontrolowany przez kontroler do Xboxa, no bo tak było. Także mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Tak mi wpadło do głowy, żeby nagrać taki film. Chciałabym też więcej tych pogadanych nagrywać, żeby po prostu siadam i gadam na jakiś temat. Więc jak macie jakieś pomysły, to dajcie znać. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa!